Cześć, z tej strony Klaudia. Witam Was w kolejnym odcinku na moim kanale i dzisiaj zapraszam Was na film, w którym wspólnie stworzymy sobie kombosa z wylosowanych figur na różce. Robiłam już podobny film tak mniej więcej z 2 lata temu, ale wtedy też miałam gorsze umiejętności, znałam mniej figur, więc ten kombos nie był taki wow, mega, jaki mam nadzieję, że będzie tym razem. Ale jakbyście chcieli tamten film obejrzeć, no to link do niego zostawiam Wam oczywiście tutaj, a teraz już przechodzimy do mojego kombosa. I tak samo jak w poprzedniej części, tutaj mam wejścia, będę losować tylko jedno. Tutaj mam 15 figur, będę losować z nich 10. I tutaj mam zejście, też losuję tylko jedno. Więc teraz wszystko sobie tutaj ogarnę i przyjdę już do Was z gotowym kombosem. Okej, tak więc tutaj mamy rzeczy, których nie wylosowałam. I tutaj jest już gotowy kombos. I teraz tak, wejście najprostsze z najprostszych, wchodzimy przez V, robimy Electric Legs, potem Drop w kuleczce, Janeiro, Deadlift Handspringa, szpagat z Brasmanki. On być może ma jakąś nazwę, ale jej nie znam, więc napisałam po prostu szpagat z Brasmanki, jakby, no ja wiem o co chodzi. Potem mamy Iron X'a, Birds of Paradise, Extended Scorpio, Tornado, Starfish i schodzimy ze skokiem z Shoulder Manta. Zaczynamy oczywiście od przygotowania rurki, czyli trzeba ją wytrzeć, rozgrzać, być może namagnezjować, zobaczymy. Początek zapowiada się giga łatwo, bo zaczynam od fałki i potem robię electric legs. Nie wiem tylko, na ile tych electric legs będę miała tutaj miejsce, bo wydaje mi się, że ma tylko jedno. Niestety takie są uroki niskiego sufitu. No dobra, robimy fałkę. Tutaj powinnam chyba, żeby ją utrzymać. Nie wiem, czy powinnam ją utrzymać, bo to niby nie jest jako figura, to jest jako wejście przez fałkę. Więc w sumie nie muszę tego utrzymać. Właśnie zdałam sobie sprawę z tego, że przełożyłam rękę, a wcale nie powinnam jej przekładać. Dobrze mi poszło. Zwaliłam na rzeczy, na których powiedziałam, że będzie bardzo łatwo. Tym razem się uda. Trzecie podejście, żeby zrobić dwie pierwsze części. Okej. Okay. I teraz wylądowałam w bliźniaku na drugą stronę. I jak już jestem w tym bliźniaku, muszę się chyba skręcić do góry, usiąść w kuleczce i zrobić dropa. Super. Mamy pierwszą część, teraz to dalej. No i następny jest Janeiro, który mi w tym momencie absolutnie tutaj nie pasuje, bo jestem praktycznie na samym dole, więc mam bardzo mało miejsca i powinnam zrobić coś, żeby minimalnie podejść do góry, ale nie byłoby Janeiro. I raczej na pewno się nie zmieszczę z takiej wysokości, więc tak czy siak muszę podejść do góry. Więc dobra, zakładam jeszcze, podchodzę. Schodzę sobie z góry do Janeiro i tam dalej po Janeiro miałam deadlift do handspringa. Nie pasuje mi to tutaj jeszcze bardziej niż to Janeiro, bo jestem już sobie drugim. I co ja mam teraz zrobić? Jak mam ładnie przejść do deadliftu do handspringa? Jak stąd mam się nagle znaleźć tutaj? Muszę to naprawdę przemyśleć, szczególnie, że nie mam tak za dużo miejsca, bo i tak już jestem dość nisko. Jakbym jeszcze była wyżej, ale nie jestem wyżej. Chyba, żebym była. Ale to też nie wiem, czy być realne, bo tutaj generalnie jest dość nisko. To nie było zbyt ładne, plus bałam się, że chodzę w lampę. Muszę ją tutaj na pewno przestawić.
handspringu. Tu już jest łatwo. Przekładam nogę do bramki, robię szpagat. I co było dalej? Po bramki muszę wejść do irona, czyli kolejna giga bez sensu rzecz, bo jestem w dobrym chwycie, po czym przychodzę do innej figury i wracam z powrotem do tego samego chwytu. To będzie giga brzydki kompos, ale liczę, że przynajmniej będzie. No i co my tutaj możemy zrobić? Pędząc w bramki, hop. Może bym sobie wyprać pomaknę nad nogami. I nie. Nie weszłabym, tak? Jednak by weszła. Śmiesznie. Przed chwilą mi nie wychodziła. Teraz sobie przechodzę do Beast of Paradise. Tylko chwila, na którą stronę to przejść? Zahaczam na ten kolos. Po Virtual Paradise przechodzę do Extended Scorpio, to jest akurat proste, logiczne połączenie. I teraz Extended Scorpio z prawą nogą zahaczoną muszę się dostać do Tornado. Fajnie. Chyba, żebym przeszła ten dystyl. W tak skrajnie brzydki sposób. Zrobiłam to na to. I tu by mi pasował ten szpagat. No, to by było fajne. Wchodzę do Starfisha. Kolejna bez sensu rzecz. Tutaj wszystko jest bez sensu. Tutaj te figury się mogą tak ładnie łączyć, a się w ogóle nie łączą. No nie wiem, zamach, hop, dup. No i tutaj sobie przechodzę już do tego i robię zeskok z shoulder manta, bo takie jest właśnie moje zejście. Tylko żebym wycelowała w dobrą stronę, bo w sumie ten zeskok to mogę najprędzej tutaj zrobić. Bo już tam w jakieś inne miejsce, to nie szczególnie. No więc wiemy mniej więcej, jak to ma się zadziać. Teraz trzeba się rozgrzać, w sensie głównie plecy i szpagaty i możemy działać. Okej, więc będę teraz próbowała zrobić wszystko to, co udało mi się zapamiętać. Pewnie nie zrobię całości, już połowę zapomnę, co było dalej. Ale spróbujmy, ile jestem w stanie. O, dobra. Chyba, że w ten sposób sobie przejdziemy do tego debiuta. I teraz mało miejsca pod sufitem. Hop. O Jezus Maria. Wiem, że teraz miał być iron, ale co po iron? Dobra, Beast of Paradise. To jest męczące, nawet nie same figury, ale przechodzenie tyle między nimi, tragedia. Wytrę sobie teraz tą rurkę i spróbuję jakby od drugiej połowy.
Jezus Maria, jak ta rurka ci się twardo przyczepna. Dobra, tam jest to. Teraz nie pamiętam. Aha, dobra. Hop. Hop. Skoczyła na łóżko. Spróbuję, zobaczę. Bardzo, bardzo męczące. A nie wymączę na takie. W sensie nie spodziewałam się, że będzie aż tak. Jak jestem tutaj, to może na przykład bym tutaj to załatała, to może bym nie skoczyła do łóżka. No, powiedzmy. To teraz sobie spróbuję to dopracować, połączyć w całość i zobaczymy, co wtedy z tego wyjdzie. Pokażę Wam już, jak będę w stanie zrobić to w całości, potem to będziemy jeszcze razem szlifować. Próbujemy całość. Liczę, że wyjdzie mi to na tyle dobrze, że już nie musiałam tego powtarzać, bo co jak całe mi się kończą, to jest bardzo niepodobne. Aha. Czemu ja znowu przełożyłam tę rękę? Dlaczego? To jest już jakieś, nie wiem. Paranoja. Ja nie wiem. Średnio. I kopałam lampę. Ostatnia próba. I jak teraz nie będzie idealnie, to już nigdy nie będzie. No ta lampa mnie dobija, przysięgam.
gdyby nie ta lampa, ale na to już nie mam wpływu.